Znajdujemy się dzisiaj na lądowisku w Grądach, Targor Flight Club. Jest z nami pani Ania. Pani Aniu, proszę powiedzieć, jaka działalność jest tutaj prowadzona? No, działalność ogólnie pojęta lotnicza, tak? Prowadzimy szkolenia lotnicze, prowadzimy obsługę samolotów, zarządzanie tymi samolotami, wykonujemy skoki spadochronowe. No i dla ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak to jest, wykonujemy krótkie loty widokowe. Na jakie samoloty są przeprowadzane tutaj szkolenia? Na klasę samolotów, znaczy klasę, nazywamy je lekkimi samolotami. To są samoloty powyżej 500 kg do 5700 kg w skrócie. A jeżeli chodzi o ultralekkie? Ultralekkie to są samoloty, które są poniżej 500 kg i tak naprawdę my nie szkolimy, to są specjalne świadectwa kwalifikacji, można w innych miejscach uzyskać do tego uprawnienia. Marcin, pochodzisz z Łomży, jesteś z Łomży i latasz samolotami. Latasz dużymi samolotami, bo w locie, tak? Tak, jak to jest? Prawda. Czym tam latasz? Skąd w ogóle ci się to wzięło? Skąd zainteresowanie? Wiesz co, pierwszy raz poleciałem kiedyś do babci, do Stanów, lotem. I to było, jak miałem 11 lat. I od tamtego momentu siedziało to w mojej głowie. I później, jak już byłem większy, to poważnie o tym myślałem. Zbierałem fundusze. No i tak powolutku do celu. Siedzimy teraz w samolocie lekkim. Powiedz mi, jaka jest różnica między prowadzeniem samolotów dużych pasażerskich, a takich właśnie lekkich? Wielkiej różnicy nie ma, natomiast w związku z tym, że wielkie samoloty mają większą masę, jest większa bezwładność takiego samolotu, dlatego trzeba reagować z większym wyprzedzeniem na pewno. Powiedz mi, jaki sprzęt macie tutaj w bazie? Co my tutaj wszędzie w hangarze widzimy? Typy samolotów, tak? Mhm. Mamy Cessna 152, trzy samoloty. To są samoloty szkolno-treningowe, używane do szkolenia podstawowego. Mamy samoloty do szkoleń już zawodowych i bardziej takich skomplikowanych, możemy tak powiedzieć. To są samoloty Piper Arrow i Piper Seneca, w którym siedzimy. Ten służy do latania, do szkolenia na samolot wielosilnikowy. Okej, a co jest takiego fajnego w tym lataniu? Najfajniejsze jest to, że patrzy się na świat z góry. Nie widać tego, co jest niedoskonałe, nie widać brudu, śmieci. A jak ogarniacie te wszystkie przyciski tutaj? Bo widziałam, że nie ma kleksonu. Proste. Nie ma kleksonu, tak. Nie ma wycieraczek. Tu jest gaz. Steruje się nie kierownicą, a nogami w takim samolocie. Wszystko jest bardzo intuicyjne, tak wbrew pozorom. Wygląda skomplikowanie, jest dużo przyrządów, ale myślę, że po godzinie wiedziałabyś, co do czego służy. Jesteś kursantem. Powiedz, dlaczego zdecydowałeś się latać? Skąd zainteresowanie samolotami? Ponieważ jest to na pewno coś niezwykłego. Myślę, że każdy, kto patrzy na samolot, czuje pewną magię w tym wszystkim i jest to, wydaje mi się, bardzo interesujące i chciałem po prostu robić coś, na co się patrzy z podziwem. I dla mnie tak to jest ten rodzaj pracy, ten tryb życia, gdzie na pewno jest dreszczyk emocji, codziennie jest coś innego. Uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł na życie. Czy trudno się prowadzi taką maszynę? Jest zdecydowanie trudniej niż można sobie to przypuszczać. Na pewno początki są bardzo ciężkie. Ja jestem na samym początku swojej przygody z lataniem. Jest to zaledwie dopiero 6 godzin. Jest naprawdę trudno, ale oczywiście im więcej ćwiczymy, tym lepiej latamy. Więc myślę, że będzie coraz lepiej. Mam dobrego instruktora. Poza lotami widokowymi prowadzicie również loty zapoznawcze. Co to za loty? To jest taki typ lotu, który pozwala człowiekowi, który wcześniej nie siedział w takim małym samolocie, bo umówmy się, że bycie pasażerem dużego samolotu pasażerskiego to jest zupełnie coś innego, samodzielnie popilotować i zobaczyć, czy być może jest to, co chciałby kiedyś robić dla przyjemności. A jeżeli chodzi o te skoki spadochronowe? Skoki spadochronowe wykonuje nas profesjonalna grupa skoczków. Można to zrobić zupełnie
nazwijmy to, z marszu, nie mając przygotowania żadnego lotniczego, skoczyć z instruktorem w tandemie, lub tak naprawdę też można u nas szkolenie spadochronowe wykonać. Czy ciężko jest w ogóle zostać pilotem takiego samolotu pasażerskiego? Wiesz, tak naprawdę nie. Chodzi głównie o zdeterminowanie, dlatego że w sumie to ze mnie wszyscy się w szkole śmiali. Najbardziej pani z matematyki, którą serdecznie pozdrawiam. Chodzi o to, żeby chcieć, bardzo chcieć, mieć w głowie jakiś tam plan i nie słuchać innych, robić swoje. I się uda. Nie wierzyli w ciebie? Jeżeli ktoś jest zainteresowany kursami albo skokami spadochronowymi, gdzie musi się udać? Może przyjechać do nas, żeby zasięgnąć informacji tu u źródła, aczkolwiek nie zawsze wtedy gwarantujemy, że taki lot zapoznawczy czy widokowy można wykonać, bo jednak trzeba się wcześniej umówić. Natomiast porozmawiać zawsze będzie z kim. Można również na naszej stronie, bardzo łatwo i do zapamiętania, naszelotnisko.pl, sprawdzić sobie i ceny, i tak naprawdę warunki do wszystkiego, co my tutaj robimy. Nasz wydawca właśnie wylądował, troszeczkę sobie polatał, zapytamy go, jak wrażenia i czy przeżył. Marek, jak wrażenia? No, zapisuję się. Z tak dobrym pilotem, jakim jest Marcin, na pewno, na 100%. Nie bałeś się? Nie, lądowanie było bardzo miękkie. Najbardziej bałem się lądowania, ale okazało się, że to było najbardziej przyjemne z tej naszej podróży. Widzicie, czyli nawet w powietrzu można czuć się bezpiecznie. My wszystkim polecamy i zapraszamy. Targor Flight Club.